Jan Skoczy, Skoczylas. Witam Ewo. Czy zapoznałaś się z tezami włoskiego filozofa Pasoliniego? Nie, nie zapoznałam się. Jestem w posiadaniu książki. Jak ona się nazywa? Poszukiwaniu katechona i głowa mi spuchła. od I teraz tak. I trzeba teraz by było znać wszystkich ludzi, kto jakie ma swoje filozofie. Ja jestem bardziej otwarta na dialog, ewentualnie, a tutaj taki, siaki, owaki, także przepraszam najmocniej, ale nie. Pasolini pochodził z kumrat to, to. Północne Włochy. No. Jan skoczyła z Ewo, a słyszałaś o najsłynniejszym śpiewaku, Kastracie Aleksandro Jaskurelim? Może i słyszałam, ale ja nie ten, nie. Może gdzieś i go słyszałam. Nawet jak gdzieś tam śpiewał. Jeśli taki jest, jeśli mnie nie wkręcasz, <gryny> Jan Skoczylas, jakiś jakichś tam śpiewaków tych, to ten niewidomy, także bo chyba włoski taki był znany niewidomy. Jest po prostu prosta rzecz. Ja jestem tam epizodystą nie i w no, ogóle nie mam nic wspólnego taka, że z jakimś innym modelem. Nie miał nic wspólnego. Uh. Jan Skoczylas. Pasolini głosił tezę, że każdy w życiu jest tylko epizodystą. Epizodystą, czyli epizod jakiś w życiu czyli byśmy byli epizodystą przepraszam, nie odmienię tego czyli może tak powiem po chłopsku, um, pro, prostym językiem, tak jakbym to rozumiała, um, czyli jesteśmy z innymi słowy, um, czyli jesteśmy zlepkiem um, różnych epizodów życiowych. Dobrze bym to zrozumiała, um, Jan Skoczylas. Jan Skoczylas. Najsłynniejsza książka Niego nosi tytuł. Avanti Popo. O, Avanti Popo, to ja coś słyszałam o Avanti Popo. Um, Jan Skoczylas napisał. Miałeś okazję, może wypocząć na włoskiej plaży w Kumerato, Cumerato. Miałeś, miałaś, miał, miałaś. Nie, nie byłam we Włoszech. Nie byłam we Włoszech, także nie miałam okazji. Jan z Koczyla, szkoda, bo to, bo to rejony Pasolniego i Jaskureliego. Może zamiast Jasia Storą, to następna rozmowa będzie z pasolinim z Kumratto. Kumratto. Aha, Kumratto to, a to wy sobie jaja ze mnie robicie. Kumratto to z, o, od kamratów pewnie. A ja nie zajarzyłam. No widzicie, jaki, jaki Jaka ja jestem CKM. Cięż, CKM to ciężko-kapująca mózgownica. No. Wy tutaj o kamratach, kumratach, jakiś e, apasolini, to nie wiem, kto to jest. E, z, może też jakiś kamrat, no i mnie tutaj wkręta, wkręcacie.